Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Rządło, zapraszam na przegląd wydarzeń dnia. Chociaż życie wróciło do normalności już wiele miesięcy temu, dopiero 1 lipca został w Polsce zniesiony stan zagrożenia epidemicznego związany z pandemią koronawirusa. Większość obostrzeń nie obowiązywała już od dawna, ale były i takie, które funkcjonowały do soboty i dotyczyły większej części społeczeństwa, jak na przykład noszenie maseczek w przychodniach, szpitalach czy aptekach. Co jeszcze się zmienia, przynajmniej formalnie, po zniesieniu stanu zagrożenia? O tym Fatima Orlińska. Po pandemii COVID-19 pozostały dziś już tylko plakaty informacyjne, butelki na płyny do dezynfekcji i wciąż jeszcze u pojedynczych osób maseczki, przynajmniej w dłoni. To początek pierwszego roboczego tygodnia po oficjalnym ogłoszeniu przez Ministerstwo Zdrowia końca zagrożenia epidemicznego. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem został wykryty na początku marca 2020 roku, po czym w zaledwie kilka dni wirus dotarł do województwa śląskiego. W sumie w regionie było ponad 700 000 zachorowań, a ponad 14 000 osób zmarło. Czy wysoki procent, bo to jest niecałe 2%, jeżeli byśmy uśredniali. To jest o całe 2% za dużo ludzi, którzy niestety odeszli. Fantastyczną rzeczą, że świat nauki stanął na wysokości zadania i została wypuszczona szczepionka, która tak naprawdę jest pierwszym narzędziem w walce z pandemią i z tym wirusem. I dzięki tej szczepionce, obojętnie co by nie mówić osób nieprzekonanych, tysiące ludzi zostało uratowanych. Dziś, jak mówią lekarze, szczepień przeciwko koronawirusowi nie wykonuje się praktycznie w ogóle. W przychodniach to sporadyczne przypadki, gdy ktoś o szczepionki w ogóle pyta. Podobnie jest z testowaniem pod kątem obecności wirusa. W placówkach medycznych od 1 lipca nie trzeba już zakrywać nosa i ust maseczką. Gro pacjentów, szczególnie tych pacjentów z chorobami przewlekłymi, pacjentów z obniżoną odpornością, pacjentów chorych onkologicznie, powinni te osoby pamiętać o tym, że jednak te maseczki ich chronią, prawda? I te osoby do lekarza powinny chodzić w maseczkach. Uważam, że w okresie wzmożonego zachorowania, kiedy się zaczną grypy, takie przeziębienia jesienne, pacjenci też powinni zadbać o to, że jeżeli przychodzę do lekarza, mam podwyższoną temperaturę, to noszę maseczki. Specjaliści chorób zakaźnych ostrzegają, że trzeba pozostać czujnym, bo koronawirus nie zniknął zupełnie. W okresie wzmożonej zachorowalności województwo śląskie w ogólnopolskich statystykach przez wiele miesięcy znajdowało się w ścisłej czołówce, co wynika ze specyfiki regionu i liczby dużych skupisk osób. Sprzyja to na przykład mutowaniu wirusów. Musimy się liczyć z sytuacjami niespodziewanymi w zakresie zagrożeń chorobami zakaźnymi. I niestety to zagrożenie w jakiś sposób, jeśli idzie o COVID, może zostało zminimalizowane, ale nie zniknęło całkowicie, ale są inne jednostki chorobowe, które niestety takie zagrożenie stwarzają. No ja widzę taką bardzo realną niestety, ale perspektywę importowania pewnych chorób zakaźnych z różnych regionów świata. Nasze społeczeństwo po czasie lockdownu, po czasie ograniczeń ruszyło w szerokie rozumiane dalekie podróże. Nasi rodacy jeżdżą do różnych krajów, nie zawsze zachowując takie nawet standardowe, bym powiedział, wymogi bezpieczeństwa. Dlatego epidemiolodzy podkreślają, że to, co powinno z nami pozostać po pandemii, to nie tylko trudne doświadczenia, ale przestrzeganie zasad higieny. Zwłaszcza tej podstawowej i zwłaszcza w okresie wzmożonej zachorowalności. Częste mycie i dezynfekcja rąk, unikanie dużych skupisk ludzi, a nawet zakładanie maseczek mogą pomóc uchronić się od ciężkiego przebiegu jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Niedługo po zakończeniu prac w 2012 roku na autostradzie A1 na odcinku Piekary Śląskie - Pyrzowice pojawiły się wybrzuszenia nawierzchni. Do tej pory nie zostały usunięte, a nawet nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną powstania fałd. Właśnie rozpoczyna się doraźna naprawa nierówności, ale na kompleksowy remont trzeba będzie jeszcze poczekać. Karolina Komada. Choć to autostrada, w wielu miejscach można tu jechać tylko 80 km na godzinę. Wszystko przez pofałdowaną nawierzchnię, która na odcinku Piekary Śląskie - Pyrzowice zrobiła się nierówna niedługo po oddaniu drogi do użytku w 2012 roku. Właśnie rozpoczynają się tu doraźne prace naprawcze. To jest doraźna naprawa w 8 miejscach. Polegała będzie na sfrezowaniu miejsc najbardziej wybrzuszonych i ułożeniu w to miejsce nowej nawierzchni, tak aby przejazd tym odcinkiem był bezpieczny i bardziej komfortowy. Niezależnie od tych doraźnych działań realizujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji, która będzie zawierała również ekspertyzę i program naprawczy autostrady A1. Przy okazji prac naprawczych zostaną wykonane odwierty do badań geotechnicznych. Mają być one podstawą opracowania ekspertyzy dotyczącej przyczyny powstawania wybrzuszeń. Dopiero potem powstanie projekt kompleksowej naprawy jezdni, który ma nastąpić w 2025 roku. Stary autobus marki Jelcz, a do tego dmuchańce, policja, straż pożarna i sportowcy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu ponownie rusza z wakacyjną akcją podwórkowy Mopsikobus. To 7 imprez plenerowych dla dzieci i młodzieży, które mają formę edukacyjną, artystyczną i sportową. Dzisiejszą imprezę w Zagórzu odwiedziła Karolina Komada. To taka objazdowa świetlica, która jeździ po najdalej oddalonych dzielnicach Sosnowca. Dzięki temu już kolejny rok z rzędu dzieci spędzające wakacje w mieście mogą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, artystycznych i nie tylko. W innych punktach mamy zaplanowane atrakcje bardziej sportowe, bardziej rozrywkowe. Mamy szkółkę sportową Zagłębia Sosnowiec, gdzie będą pokazy ćwiczeń sportowych, będą zachęcać chłopców, żeby ćwiczyć sport, żeby piłkę nożną, o właśnie, i to też jest profilaktyka, żeby ustrzec dzieciaków przed właśnie internetem, nieformalnymi takimi grupami rówieśniczymi, żeby ich zachęcić do atrakcji, do aktywności sportowej. Skoro mowa o zagrożeniach, to dużą rolę mają do odegrania policja i straż pożarna, które podczas akcji mówią dzieciom o bezpieczeństwie. Na przykład na co zwracać uwagę podczas upałów albo jak zachować się w kontakcie z niebezpiecznym zwierzęciem. Mówimy tutaj przede wszystkim o pieskach, mówimy też bardzo często o dzikach, z którymi mamy do czynienia, jak w takiej sytuacji się zachować. Impreza ma na celu pokazanie dzieciom, jak bezpiecznie podchodzić do zabawy w okresie wakacyjnym. Chcemy też pokazać naszą pracę oraz sprzęt, którym dysponujemy na samochodzie. W kolejnych tygodniach świetlica na kółkach dotrze także do innych dzielnic Sosnowca, m.in. Juliusza, Milowic i Kazimierza. Będą zajęcia aktorskie, taneczne, malowanie twarzy, a także poczęstunek i konkursy. Raków Częstochowa będzie grał w Sosnowcu. Mowa tu zarówno o rozgrywkach europejskich, jak i polskiej ekstraklasy. Dziś została podpisana umowa w tej sprawie. Wszystko dlatego, że obiekt w Częstochowie nie spełnia wymagań dla rozgrywek grupowych europejskich pucharów, a ponadto niedługo rozpocznie się drugi etap jego przebudowy. Paweł Jędrusik. Na początek europejskiej przygody Flora Tallinn, to jeszcze w Częstochowie. Jeśli Raków wygra ten dwumecz, niewykluczone, że już spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zagra w Sosnowcu. W poniedziałek władze klubu podpisały umowę w tej sprawie z miastem i ArcelorMittalparkiem. Wybór na Sosnowiec padł nieprzypadkowo. Mamy 3 czynniki, które były brane pod uwagę. Odległość liczona, jeśli chodzi o czas dojazdu, jakość infrastruktury od strony VIP-ów, jakości dla zwykłych kibiców, akustyki, czyli takiego, no, tego, co na stadionie jest najważniejsze, też cateringu dla zwykłych kibiców, który jest, tak naprawdę ta sama firma obsługuje catering u nas w Częstochowie, co tutaj w Sosnowcu, więc mamy utartą współpracę i znamy jej jakość. No i na końcu cena. Bo ta, zdaniem klubu, jest atrakcyjna. Raków na pewno chciałby rozgrywać tu mecze fazy grupowej, któregokolwiek z pucharów. Czy to Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy Ligi Konferencji. Oczywiście o ile uda mu się do niej zakwalifikować. Ale w Sosnowcu będzie grał też mecze ekstraklasy, jako gospodarz. Wszystko dlatego, że jeszcze w tym roku ma rozpocząć się drugi etap przebudowy stadionu w Częstochowie. Miasto ogłosiło już przetarg w tej sprawie. Na rozbudowę obiektu składa się kilka modułów. Pierwszy to modernizacja boisk treningowych, czyli odwodnienie, również ogrzewanie, oświetlenie tych boisk. To jest dla klubu bardzo ważne, żeby ta baza treningowa była rozbudowana. Będziemy również rozbudowywać 2 budynki klubowe. Jeden będziemy nadbudowywać o 1 kondygnację, a drugi, ten najstarszy, remontować. Rozbudowa obiektu będzie kosztowała około 17 milionów złotych, z czego 8 milionów to ministerialna dotacja. Mistrz Polski mecze ekstraklasy rozgrywałby w Sosnowcu najprawdopodobniej jesienią. Zdaniem prezydenta miasta nie będzie kolizji z meczami miejscowego Zagłębia. Mecze pucharowe są najczęściej rozgrywane w tygodniu, więc tutaj tych problemów nie będzie. Mamy odpowiednią infrastrukturę do tego, żeby gościć więcej klubów, także żadnych tutaj problemów nie widzimy. Ten obiekt jest przygotowany przygotowane na tego typu organizacje. W Częstochowie nadal czekają także na konkrety w sprawie dofinansowania rozbudowy stadionu, ale to już w ramach trzeciego etapu. Na ten cel pieniądze obiecał premier Mateusz Morawiecki. Po 6 latach do Świętochłowic wraca żużel. Na razie tylko w juniorskim wydaniu, ale są plany również na starty seniorów. Zakończyła się przebudowa stadionu Skałka, na którym odbyły się już pierwsze treningi. Do 15 lipca, kiedy odbędą się pierwsze zawody, dojdą jeszcze mobilne trybuny na kilkaset osób. Fatima Orlińska. Powrót żużla do Świętochłowic jest możliwy dzięki przebudowie stadionu Skałka, ale też dzięki determinacji działaczy i zawodników miejscowego klubu. Utrzymywaliśmy rękami i nogami, że tak powiem, tą szkółkę, żeby to działało. Ogłaszaliśmy nabory do szkółek, jeździliśmy po szkołach. Odzew był taki, że dzieciaki się powoli zaczęli zgłaszać, tylko był problem, bo nie było stadionu. Jak się reklamować dzieciakom, jak niektórzy widzieli tylko żużel w telewizji. I myślę, że tym motorem napędowym teraz będą te treningi. Nie jest nas mało, bo około 10 teraz w szkółce jest. Ciągle trwamy. Nowy tor otrzymał już licencję Polskiego Związku Motorowego, co oznacza, że przystosowany jest do organizacji zawodów. Pierwszy mecz dla prawie 1000 widzów odbędzie się za niespełna 2 tygodnie, a we wrześniu miasto zorganizuje tu memoriał Pawła Waloszka. W przyszłości tor ma służyć również rozgrywkom ligowym, to jednak bardziej odległe plany. To jest dzisiaj główny cel, żeby razem z trenerem Basem tych młodych adeptów żużla przygotować do tego, żeby mogli potem stanowić o sile Śląska Świętochłowice. A co będzie za 2-3 lata, to zobaczymy. Wszystko w rękach przede wszystkim klubu, bo to klub powinien dobrze zarządzać tymi zawodnikami. Jak mówi trener, zainteresowanie żużlem wśród młodzieży jest. Preferowany wiek aktualnych kandydatów to 11-12 lat. Na start otrzymują oni od klubu wsparcie w postaci niezbędnego sprzętu, trenują kilka razy w tygodniu, by później móc startować w zawodach. Ci doświadczeni zaprezentują swoje umiejętności właśnie 15 lipca. Przyjeżdżamy tutaj w ramach 5. rundy naszego cyklu, wcześniej odbyły się 4 rundy. Cykl Najskap jest adresowany dla najmłodszych zawodników w klasie 500 cm sześciennych z Polski, Łotwy, Niemiec, Czech, także poprzednie rundy były międzynarodowe. Wydaje się, że także i ta runda będzie w wydaniu międzynarodowym. Pan prezydent wspominał tutaj o zawodnikach, którzy zaczynali swoją karierę w cyklu Najskap, a dzisiaj stanowią o siłach drużyn ekstraligowych. W weekend na Nowym Torze odbyły się pierwsze treningi juniorów. Zawody w połowie lipca odbędą się w formule 12, 16, 20 lub 24 zawodników. Trwają ostatnie przygotowania stadionu, który w tym tygodniu przejdzie ostatnie odbiory. Śląski portret to hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu fotograficzno-filmowego Obiektywnie Śląskie. Prace mogą zgłaszać wszyscy chętni, a termin mija 15 września. Paweł Jędrusik. To już 14. edycja jednego z ważniejszych konkursów fotograficzno-filmowych w regionie. Można do niego zgłaszać fotoreportaże, filmy i fotokasty. Podobnie jak w ubiegłych latach zgłoszone prace będzie oceniać jury w składzie Tadeusz Rolke, Tomasz Sikora, Adam Sikora, Antoni Cygan i Jacek Jost-Berens. Temat to śląski portret, co można różnie interpretować. Tradycyjnie nie narzucamy interpretacji tematu, jedynie w naszym regulaminie można znaleźć takie dookreślenie, bo oczywiście możemy się skupić na portrecie. Możemy też się skupić na tym, co słowo portret jako źródło słów tego słowa ma znaczenie, czyli odkrywanie, wydobywanie na światło dzienne. I tu można właśnie wydobyć i śląską tradycję, i historię, i kulturę, i ludzi. To już jak Państwo, czym nas zaskoczą, czym zaskoczą jurorów, także na to czekamy. Pracę do konkursu można zgłaszać na stronie obiektywnieśląskie.pl. Na zwycięzców jak co roku czekają nagrody, a najlepsze prace będą zaprezentowane w formie wystawy, m.in. w katowickim Nosprze. Dziś to już wszystko, jutro informacje o stałych porach. Zapraszam i do zobaczenia.